Witam Państwa ponownie. Przed mikrofonem Józef Wycisk, a moim i Państwa gościem tym razem jest wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze. Jak już uprzedzaliśmy od rana, dziś bardzo wielu polityków w naszym regionie. Powód oczywisty, jasny, bezdyskusyjny. Podpisanie ustawy metropolitalnej przez prezydenta Rzeczpospolitej. I panie ministrze, można by powiedzieć tak, skoro metropolia ma dodać nowej energii całej tej aglomeracji, no to oczywiście pańska obecność jest tutaj absolutnie uzasadniona. Tak będzie? Będzie jakaś nowa energia dla całego tego miejsca, dla całej tej aglomeracji, dla całego regionu? Ja mam takie przekonanie, stąd też byłem jednym z tych, który był zaangażowany w powstanie metropolii. Nawet jak była koalicja PO-PSL i były próby, jak wiemy, przez poprzedników, aby metropolia zaistniała, zafunkcjonowała, to ja wtedy, będąc w opozycji, również o tym mówiłem, że ja osobiście jestem za metropolią, bo musimy zwrócić uwagę na to, że metropolia jednak dzieli. Ona z jednej strony jest dużą szansą dla tej części aglomeracyjnej województwa śląskiego i to nie ulega wątpliwości, że ona musi spowodować nową jakość i tak jak pan doktor tak elegancko, fajnie zauważył, ma dodać tej nowej energii, nowego impulsu inwestycyjnego, tak. Bo ten impuls inwestycyjny ma jakby się składać z dwóch rzeczy. Pierwsze, że będzie ktoś, kto będzie koordynował pewne przedsięwzięcia na przestrzeni miast, które są w pewnej osi Gliwice, tam Dąbrowa, Czeladź czy Sosnowiec, ale również będą dodatkowe środki z budżetu, mówimy o 250 milionach, które będą, myślę, niezłym wsparciem na inwestycje w tym rejonie. A to wszyscy czujemy, że te duże miasta, które są dużym potencjałem województwa śląskiego, one przez te niekiedy zatomizowanie sprawiają, że brak nam koordynacji. Tak, bo każde się rozwijało jakby dla siebie. I ta metropolia powinna być tym takim dużym bodźcem, impulsem i stąd też metropolia, która, zauważmy, będzie w Polsce na dzisiaj jedna. W Warszawie toczą się boje, dyskusje, nie wiadomo, co z tego będzie. A może i dobrze, ale to za chwilę. Ja jestem wielce rad, panie redaktorze i szanowni państwo, bo pokazaliśmy również tu w naszym województwie, że mieliśmy tą determinację i udało nam się i to trzeba powiedzieć jednoznacznie, że tutaj wielka zasługa pani premier Beaty Szydło, bo gdyby nie jej błogosławieństwo i jej tutaj stanowisko, to zauważmy, że nasi poprzednicy 8 lat próbowali się z tym uporać i mieli duży problem. I ustawa, która została przyjęta na koniec poprzedniej kadencji, ona mówiła, że tych metropolii będzie X. A więc to też deprecjonowało istotę metropolii. My żeśmy szli do wyborów z deklaracją, bo o tym też mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, że on uważa, że ma być jedna metropolia, może dwie, myśląc o warszawskiej, no i wreszcie ją mamy. Ale zauważmy też, że w naszym województwie ona, powstanie metropolii też wywołuje pewne takie, bym powiedział, obawy, bo i Częstochowa przecież, i nawet rejon Rybnika, czy Bielsko-Biała, no zauważają, że coś powstaje, żeby czasem oni nie stracili. Ja zawsze mówiłem tak, że województwo śląskie poprzez to, że ma władze regionalne, samorządu regionalnego, ono musi jednak być całością, i metropolia musi być takim mocnym wsparciem dla całego województwa śląskiego, stąd jakby nikt nie powinien być tutaj poszkodowany, wręcz przeciwnie, musi przez to być mocniejszy impuls inwestycyjny, a dwa, będziemy widoczni na pewno na mapie Europy, bo nie ma takiego dużego organizmu w tej części Europy, jaki powstaje właśnie o nazwie Metropolia Śląska, czy Metropolia Śląsko-Zagłębiowska, bo przecież są dyskusje. No i jaka będzie nazwa, to dopiero będzie dyskusja. I panie redaktorze, to co myślę, jest bardzo cenne, że ja przynajmniej nie pamiętam, żeby któryśkolwiek z prezydentów podpisywał ustawę poza Pałacem Prezydenckim, czy poza swoją siedzibą prezydenta, a więc te wyróżnienie, że przyjeżdża prezydent do nas, do Katowic i w naszym pięknym gmachu Urzędu Województwa i Urzędu Marszałkowskiego podpisuje ustawę metropolitalną, to również pokazuje i daje takie bardzo mocne docenienie naszej społeczności województwa śląskiego i zarazem inicjatywy metropolii. To myślę jest bardzo cenne i z tego powinniśmy być dumni tu w województwie śląskim, bo nie zawsze mamy takie coś, co buduje u nas takie poczucie wartości, a to na pewno takim rzeczą jest. No ale teraz zacznie się dyskusja, jak metropolia powinna się nazywać, gdzie powinna być jej siedziba. Pan się da wciągnąć w dyskusję, jeśli zapytam, gdzie powinna być siedziba metropolii? W Bytomiu, w Sosnowcu, w Katowicach? Ja, panie redaktorze, miałem okazję, a może w Rudzie Śląskiej? W sobotę rozmawiać przy okazji jubileuszu naszych rzemieślników w Zabrzu z niektórymi samorządowcami. No i nie ukrywam, żeśmy ten temat poruszyli. Ja zachęcam
zachęcałem do tego, abyśmy takim dobrym zwyczajem samorządowym, zresztą też w moim wystąpieniu podkreśliłem wagę i siłę samorządu naszego tutaj, naszych samorządów w województwie śląskim, żebyśmy też pokazali pewną skuteczność, która cechowała samorządy lat 90. Troszkę się, żeśmy się rozpolitykowali w tych latach 2000 w nowym stuleciu, ale mam nadzieję, że to też będzie duży sprawdzian, abyśmy poważnie rozmawiali i o siedzibie, i o kształcie, bo kluczem jest to, aby to był sprawny organizm, żeby pan Kowalski, pani Kowalska wiedziała, że metropolia faktycznie sprawia im, że żyje się je lepiej, że korzysta z tego, bo cóż z tego, że siedziba będzie w jakimś fajnym gmachu budynku, jeśli organizm, struktura nie będzie wydolna, nie będzie skuteczna. Także ta dyskusja o siedzibie jest ważna, ale wydaje mi się, że ona trochę jest za przedwczesna. Żeby nie przesłoniła istoty rzeczy, prawda? Dokładnie tak, panie doktorze. Panie ministrze, kilka minut naszej rozmowy już upłynęło. Rozmawiamy cały czas o metropolii, bo to dziś najważniejsze wydarzenie w naszym regionie na pewno. Ale chciałem jeszcze nawiązać do bardzo ważnego wydarzenia, które miało miejsce kilka dni temu, czyli do powstania tej dużej, wreszcie do powstania tej dużej grupy górniczej. No to także jest sukces Ministerstwa Energii, że do tego połączenia doszło, ale proszę mi powiedzieć, czy my już wreszcie przestaniemy ciągle mówić o restrukturyzacji, o koniecznościach zwolnień, ograniczania, a zaczniemy po prostu mówić o tym, że inwestujemy w górnictwo, tworzymy nową rzeczywistość w górnictwie i po prostu pozwalamy górnictwu, żeby zajęło swoje, no właściwe tej branży miejsce w naszej gospodarce. Ja wiem, że to brzmi strasznie górnolotnie, ja wiem, że daleko jeszcze do Barbórki, ale wie pan, ja chciałbym, żebyśmy o górnictwie zaczęli mówić normalnie, jako nowoczesnej branży, która się rozwija. Panie doktorze, naprawdę bardzo za to pytanie dziękuję. Bardziej dziękuję za sformułowanie tego pytania, bo wymienił pan parę przymiotników, które nie są przypadkowe, nie są górnolotne. Myśmy się nauczyli o górnictwie mówić cały czas jako o wielkim problemie, tak, ciężkim. Tak, ze spuszczoną głową po prostu rozmawiamy, tak, o tej branży. To jest nawet bardzo trafne, ze spuszczoną głową. Ja powiem tak, nie ukrywam, że mam wielką satysfakcję i poczucie takiego naprawdę solidnego dokonania czegoś historycznego z zespołem i w ministerstwie i tutaj ze współpracownikami na Śląsku, bowiem to, co mówią często mi od pewnego czasu właściwie branżowcy, czyli osoby z branży, ci, którzy już są na emeryturze, czy gdzieś tam jeszcze funkcjonują zawodowo, menadżerowie, mówią: panie ministrze, jak się panu uda stworzyć rzeczywiście jedną konstrukcję PGG, uporządkuje pan Jastrzębską spółkę, to niech mi pan wierzy, zrobi pan coś historycznego. I wreszcie to mamy. I udało nam się to po trudnych, mozolnych, ale wartościowych i cennych rozmowach ze stroną społeczną, za co też dziękuję stronie społecznej, bo zawsze coś, co jest cenne, musi się wykluwać w pewnych trudnościach. Były bardzo skomplikowane rozmowy z instytucjami bankowymi, były rozmowy z inwestorami. Mamy również dokończony proces koncesji, który nie był prosty, bo udało się wszystkie koncesje z KHW przekazać na PGG w czasie. Mamy oczywiście pierwsze rozmowy w Brukseli, bardzo pozytywne. UOKiK nam przyjął, że nie ma koncentracji podmiotu, a więc rynkowy jest podmiot. I co? Niekiedy się mówi, że energetyka, która wyszła do Polskiej Grupy Górniczej, ona się zrzuciła, ona dofinansowuje górnictwo. Gdyby tak było, że tylko dofinansowuje, a nie ma z tego korzyści, proszę mi wierzyć, korporacyjne władze, które są w spółkach energetycznych, a niektóre są na giełdzie przecież, są ratingi międzynarodowe. Nigdy nikt z prezesów zarządu by nie podjął tej decyzji, nawet gdyby minister go zmuszał. Dlaczego? Dlatego, że są takie decyzje, jeśli one nie są poparte pewnymi symulacjami, analizami, że trudno oczekiwać decyzji tylko administracyjnej. I teraz tak, jeśli mówimy o Polską Grupę Górniczą, panie redaktorze, mam nadzieję i pewne przekonanie, że wreszcie zaczynamy mówić o górnictwie jako branży, która staje na nogi, staje z kolan, która ma plan inwestycyjny i mówimy o nowej jakości inwestycyjnej w Polskiej Grupie Górniczej. Ta nowa jakby jakość polega na tym, że inwestujemy w ten węgiel, który ma odbiorcy. Będziemy z KHW tworzyć nową jakość sektorową poprzez mieszanie węgla po to, żeby produkt wreszcie był dla odbiorcy, byśmy na hałdy nie produkowali. I powiem tak, 7 200 000 000 już jest zaplanowane do 2020 roku. A więc mamy plan inwestycyjny do 2020 roku. Rozmawiamy o tym, aby były nowe ściany w kopalniach zespolonych. Między innymi struktura i organizacja dzisiaj Polskiej Grupy Górniczej, która zakłada większe dojście do złoża. Zaczęliśmy mówić o złożu, a nie o kopalni. To jest bardzo istotna różnica w ogóle w dyskusji. Dlaczego? Dlatego, że kopalnie mają już swoją historię. I teraz się okazuje, że niektóre kopalnie są jakby przyklejone do tego samego złoża.
i my poprzez synergię kopalń zespolonych wykorzystujemy lepiej dojście do złoża. Proszę Państwa, my naprawdę moglibyśmy bardzo długo rozmawiać o górnictwie, ale mam nadzieję, że będziemy się już teraz spotykali coraz częściej. Być może nie będą to długie rozmowy, ale przynajmniej częste. Dzisiaj już nie chcemy dyskusją o górnictwie przykrywać tego najważniejszego wydarzenia, czyli podpisania ustawy metropolitalnej. Państwa i moim gościem był wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Dziękujemy, doktorze. Dziękuję bardzo.